Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek znaczy, tfu. I witam was w drugiej części Wyspy Mrozu. Tak, witam was bardzo serdecznie w drugiej części Wyspy Mrozu. Więc tak, pierwsza część skończona. Rozpoczynamy drugą część. Teraz zobaczymy wszystko i w ogóle, tylko jedna ważna informacja. Ogólnie to tak. Jak widzicie teraz na ekranie, przygotowałem sobie ostatnio listę tak jakby tego, co będę chciał spróbować w tym tygodniu zrobić. Między innymi jest tak, stream w sobotę z No Man's Sky. Jeśli wszystko się powiedzie i nie będę miał nic do roboty, jakby to wszystko zawsze wam podam informację o tym w czwartek w odcinku, jak to będzie wyglądać, czy jednak będzie ten live, czy nie. Ogólnie to tak, No Man's Sky zdobyłem w jednej skrzynce na jednej stronie. Worth it. I no, oczywiście tak, wpierw zobaczę, czy No Man's Sky sobie poradzi z, bo ja mam ogólnie 8 GB RAM i będę musiał zobaczyć, czy sobie mój komputer poradzi, bo gra ma w wymaganiach 8 GB RAM i może być tak, że na przykład wiecie, odpalę streama i po chwili mi gra skraszuje, dlatego ja to wszystko sprawdzę. A jeśli nie zrobimy streama z No Man's Sky, to pamiętajcie, że zawsze jest jeszcze dużo innych tytułów, które ja mam. Zawsze możemy coś na streamie wybrać. Dlatego, no, zapraszam wszystkich chętnych w sobotę na streama. I teraz zaczynamy tak, kompas i wstęp. Na wstępie tej mapy chciałbym ci podziękować za pobranie i zainteresowanie się naszą mapą. Jak pewnie zauważyłeś, w tej części mapy pojawiły się wiele nowości, m.in. modyfikacje, tekstury i wiele nowych mechanizmów. Pamiętaj, aby grać na Game Mode 0, czyli Survival. Bez problemu możesz wybudować swoją bazę i powoli rozpoznawać historię tej wyspy. Na drodze fabularnej będziesz mógł rozpocząć wątki poboczne, które z pewnością wyjaśnią pewną część historii. Ich przejście nie jest wymagane, jednak polecane. To tyle. Jeżeli walka z hordą potworów będzie dla ciebie trudnością, możesz na chwilę przyłączyć tryb trudności na pokojowy. Rembex. Dzięki Rembex. I dobra. Łatwy, czyli... A. Jest Game Mode chyba 0. Zacznę. Game Mode... No, jest Game Mode 0. I tak. Kredyty. Prawa autorskie, więc tak, Sneak Meme, budowanie jej komendy, Rembex Fabuła i budowanie. No. No, także pozdrawiam SNK Meme, Mim i Rembexa. Sorry, że tak czytam, ale no. Mapa bazowana na serii fabularnej Epoka Lodowcowa. PS, spróbuj kliknąć na nasze nazwy, jaka jest mała ciekawostka. Okej. A, że dobra, czyli mogę zobaczyć sobie... Okej, wasze profile, jasne. Zasady. Zalecony poziom trudności łatwy, graj na render distance max 7. Jasne. Używaj funkcji kierunków świata F3 i kompas. Podążaj zgodnie z fabułą, a na pewno ukończysz mapkę. Wszystkie błędy i niejasności zgłaszaj w komentarzach. Mi gry, porady, niebieskie grzyby pomogą ci się nakierować. Mapa zawiera system zadań. Aby rozpocząć zadanie, podejdź do NPC, niektóre włączają się automatycznie, bo są kluczową częścią fabuły. Mapa ma dwa miejsca, które nie są ściśle związane z historią. Czekajcie. Przepraszam, jeśli było słychać, że kichnąłem. Dobra, no to co? Start. Niemożliwe. Cały czas byłem okłamywany. Nie mogę tutaj zostać dłużej. Rembex i Sneak Meme przedstawiał Wyspa Mrozu 2. Wow. Gdzie ja jestem? Co się stało? Nie, statek się rozbił? Cholera, może znajdę coś na statku, co mi się przyda. Gra zapisana, okej. Okej, czyli... Wow, okej. Już mi się podoba. Wachlarz modów. Dziennik, to się przyda. Okej, statek się pali. Rozejść na dół.
Czy nie? Super, pewnie będę miał jakieś przedmioty, tylko jak ja wejdę teraz stąd? Ups, chyba nie przemyślałem tego. Jak ja stąd teraz wyjdę, no w sumie. Okej. Buty. I chyba w tej części nie ma systemu. Zaraz przeczytamy dzienniczek. I chyba w tej części nie ma systemu. O, jabłka. Chyba nie ma systemu tego całego temperatury, ale to nic. I tak się dobrze gra. Dobra, beczek nie otworzymy. Tak, beczek nie otworzymy. Dobra, przeczytamy tutaj dziennik. O! Jakaś wieża. Dobra, oła, swędzi mi nos. Czytajmy, co ma nam do napisania. Data odpłynięcia 1 września 2020. Albo styczeń. Też tak może być, może jest amerykańska data. Dobra, więc tak. Dziennik niepotrzebny, wstęp to już przeczytałem, no to idziemy. Mamy jakąś wieżę. Ale nie wiem, co to za wieża jest. Latarnia morska, okej. Kara. Okej, więc tak. Na start. Rozbiliśmy się na jakiejś wyspie. Na kolejnej lodowatej wyspie. I pora teraz zacząć jakieś tutaj tak. Więc tak, mamy tutaj dziennik. Mamy tutaj rozporządzenie 204. Patyki. To się przyda na pochodnie. O, okej. Książki jakieś. I jakieś zwłoki i krew. Dobra, no to poczytajmy. Kara. Jeśli zobowiązujecie się do czegoś, to wykonujcie. Jeszcze... To nie da. Jeśli zobowiązujecie się do czegoś, to wykonujcie. Jeszcze jedna taka akcja, wasza nędzna latarnia morska zostanie zrównana z ziemią. Macie ostatnią szansę, najemnicę. Okej, okay. Rozporządzenie. Właściciel latarni morskiej numer 11. Proszę o przygotowanie 2 ton sprzętu mechanicznego zgodnie z zaleceniami organizacji. Wysyłka produktów nastąpi w dniu jutrzejszym. Statek ma dopłynąć do stacji morskiej na wyspie Alfa w przeciągu 4 dni. Stanley Evans. No i chyba dopłynął, ale chyba nie ten co chcieli. Dobra. Let's check it out. Piętro pierwsze. Grzejniczek. Niedziałający grzejniczek. Rozporządzenie i węgiel. Rozporządzenie właściciela latarni morskiej numer 11. Proszę przetransportować produkty spożywcze wraz z narzędziami do punktu za latarnią. Czas wykonania nie powinien przekroczyć 4 godzin. Pracownik, którzy najbardziej przysłużą się obiektowi, otrzymają premię. Do punktu za latarnią. Okej. Okay. To sobie zapiszemy. Ktoś się tu bawił w narkotyki. Mi się to nie podoba. Narkomania. Okej, okay, idziemy wyżej. Sporządzenie kolejne. No to przeczytamy na górze. Karta dostępu, magazyn i żelazna siekiera. Okej. Okay. Znajdź kilof. Chyba muszę użyć kilofa, aby wyważyć te drzwi. Okej. Okay. Piętro czwarte. Okej, czyli to jest do magazynu. Okej. Więc tak, przeczytajmy rozporządzenie. Tak? To jest to? Tak, to jest to rozporządzenie. Rozporządzenie zastępca nadzorcy latarni morskiej 11. Zgodnie z zaplanowanym terminem do naszej latarni przybędzie oddział organizacji na czele z inspektorem. Proszę przygotować obiekt na przyjęcie inspekcji. Przepraszam, ktoś mi kurna akurat wbił do pokoju. Jestem lekko wkurzony przez to. Bo listonoszka dzwoniła. Jakby nie miała lepszego momentu, żeby do mnie przyjść. Tylko akurat jak ja nagrywam, ech. Jak mnie to wkurza. Masz też to wkurza, jak do was ktoś dzwoni akurat w nieodpowiednim momencie?
No i to w sumie każdego by to wkurzało. Ty sobie coś tam robić, a tu nagle... Halo, dzwoni kurier. I dalej. Już mi dużo rzeczy wkurza. No. A teraz trzeba iść... do bunkra. Który powinien być za latarnią. A, tam jest. Aha, nie wbijecie. Uf, udało mi się dać kill off. Kolejna siekierka. Kompas mi niepotrzebny. I jedzonko. Jedzonko, jedzonko, jedzonko przyda się. Tu jedzonko. Nie drzyj się, kobito. I tak mi już nie bijesz. Odkąd... Zaraz, co to jest za notatka w ogóle? Notatka Toma. Odkąd nasza stacja dołączyła do organizacji Snow. Dołączyła do organizacji Snow. Zaczynam się martwić. Ciągle dziwne zamówienia i nocne wyprawy statków są nadzwyczaj nietypowe, a nasze władze nie reagują i udają, że wszystko gra, a nie gra. Jeśli polityka firmy się nie zmieni, wynoszę się stąd czym prędzej. Tom. No słuchaj, no nic nie poradzisz. Żyjemy w takim świecie. Powiem wam tak. Robię to tak. Bo ja chcę zobaczyć, co jest tam na górze. I teraz wracam na łatkę. I bierzemy pieczonego kulika. Ale kurna, no żaś ten kurier czy tam listonosz musiał akurat przyjść. Czemu nie kurier, tylko listonosz jakiś. Czemu wzięli listonoszkę? Zamiast listonoszki kuriera, tylko zaś... Ach, jak to czasami denerwuje. Zamiast wziąć kuriera, to biorą jakąś listonoszkę. No, Boże kochany, jakby to... Jakby to nie wiem. Ostatnia notatka Toma, jak... Tak jak myślałem, to była zasadzka. Rzekomi inspektorzy okazali się być okolicznymi najemnikami, którzy dostali rozkaz od Snow. Sytuacja na dole latarni morskiej wydaje się być beznadziejna. Zostanę tutaj. Przynajmniej nic mi tu nie będzie grozić. Minęło około 30 minut. Napastnicy odjechali na lewo od latarni morskiej. Cholera, klapa się zacięła. Jeżeli nie znajdę czegoś, co może je podważyć, skończę podobnie jak moi współpracownicy. No słuchaj, no. Tak już skończyłeś. Okej, okay, I like it. Powiem tyle. Ta zorza polarna ma naprawdę fajny efekt. Dobra. Na lewo od latarni. Ale które lewo? To lewo ci chodzi? Bo nie wiem. Bo ja nic nie widzę. Ała. 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 Dobra, nic więcej już nie robię. Dobra, mamy kolejną tutaj notatkę i skrzyneczkę i czapeczkę. Dziś z portu wypłynął statek z czarną baterią. Otrzymaliśmy sygnał radiowy z sąsiedniej wyspy. Fajnie. Dobra, czyli to już mi nie jest potrzebne, bo już się dostaliśmy do tego bunkra. I chyba tylko zostaje iść ten. W lewo od naszej... W lewo od tej wyspy. Dobra. Ale kurczę, no się wkurzyłem, bo zaś ten kurier, no. A poza tym jest tutaj u mnie w domu jeszcze jedna osoba. I ona dobrze słyszała kuriera i zamiast mi powiedzieć, jak on dzwonił, albo otworzyć mu, to po prostu miał to w dupie. Że za przeproszeniem. O, jak mnie to wkurza, no. Takie rzeczy, no ale ja na to nic nie poradzę niestety. Dlatego chciałbym mieszkać sam. What? That's have no sense. Właśnie o to chodzi, że to nie ma sensu. Pisał, że... Dobra.
Potem do latarni, przynajmniej około na pewno jechali na lewo od latarni morskiej. Na lewo od latarni morskiej. Chodzi o to lewo, co ja teraz idę. Od drzwi. Bo nie mam bladego pojęcia. No tam były drzwi, no to w takim razie by tam musiałby to być. No to idziemy w takim razie. Ale na serio, czy u was jest tak samo też, że na przykład kurier przychodzi w nieodpowiednim momencie do was, na przykład do domu, na przykład w czasie, gdy na przykład coś robicie i nie jesteście w stanie otworzyć drzwi? To jest naprawdę denerwujące, jak to czasami timing jest. Tak samo jak ja nagrywam akurat. Nagrywam, a tu nagle no kurier przychodzi. Boniu, jakby lepszego momentu nie było, żeby kurier przyszedł. Ech, no. Pozwolicie, że się trochę pożalę, ale ja zawsze jak coś takiego się wydarza, to zdarza się u mnie tak, że się żalę, że kurna, czemu nikt drzwi nie otworzył, skoro go słyszeli, ja go nie słyszałem w ogóle. A później już jest understandable. That's understandable. O! A co my tu mamy? Jakieś obozowisko. Skrzyneczka i amunicja i... A wezmę i notatki i to. O super, chmura przeze mnie przechodzi. Dobra, super, no to co? Czytamy teraz notatki, mamy tak. Tego się pozbędę. Kolta wezmę. Mamy tak, notatkę numer 1, 2, 3, 4, 5. I let's go, notatka. Nasza misja zakończyła się niepowodzeniem. Latarnia morska została opustoszona, jak zalecał Charles. Charles, ty gnojku jeden. Postanowiliśmy rozbić obóz na pagórku, żeby odpocząć. To był ciężki dzień. Charles, kurna, jeszcze cię dopadnę. Żeś mnie oszukał. Ty łysy ośle. Nawet... Dobra. Skończysz źle. Czemu strzelanie jest pod prawym przyciskiem myszy? What the fuck? Dobra, nie marnuję amunicji, ale halo, coś mi tu nie gra. Sterowanie. Wait. Gdzie to jest? Gdzie jest modyfikacja? No halo! Atakuj niż... Westlock... No lewy klik, tu lewy klik, control... I control... Jaki control? Dobra, zaraz zobaczymy wszystko. Czy jest tu coś, co mi nie gra? Look at gun, L... Gear up, down key, down bomb key... Ten sam switch, they walk, awal mi spędzi. Na jego maci, ganki. B, roll left. Left. No gdzie tu jest jakiś left click? Kurna, no. W ogóle nawet nie ma wcisku. Super. Nie no, zarobiście. Dobra, niech będzie tak. Jakoś się przyzwyczaję może. A, czytamy notatki kolejne. W nocy usłyszeliśmy głośny wybuch dochodzący gdzieś z północnego wschodu. A tu sobie notatkę zapiszemy. Wszyscy się obudziliśmy i w niepokoju czekaliśmy na najgorsze. Około godziny 3 ze schodu nadeszła mała grupka ludzi, która zauważyła światło ogniska. Byli podobni do nas, przedstawił się jako okoliczni mieszkańcy. Tłumaczyli, że eksplorowali opuszczoną fabrykę. Pozwoliliśmy im zostać na jakiś czas w naszym wozie. Być może postanowią z nami wzruszyć drogę powrotną. Nad ranem, gdy się obudziłem, zauważyłem, że... Nieznajomi zniknęli. Zostawili nam list, w którym zawarli, że dziękują nam za możliwość pozostania w obozie, jednocześnie mówiąc, żebyśmy za nimi nie podążali, gdyż odkryjemy za dużo poufnych informacji. Dziwna sytuacja, chociaż whisky zostawili na rozgrzanie. Hehe. Aha. Notatka. Około godziny 17, gdy mieliśmy wyruszać w dalszą podróż, ponownie usłyszeliśmy wybuch. Tym razem dobieg z południowego zachodu. Nie wiemy co to i nie chcieliśmy wiedzieć. Tim podejrzewał, że to wybuch jakiegoś wielkiego pojazdu. Po chwili narady postanowiliśmy ruszyć dalej do naszej placówki. Wyruszmy dalej na północ, podążając na
Podążając na zachód, zapewne wyszliśmy dalej. Na północ, podążając na zachód, zapewne poszlibyśmy śladem tych tajemniczych osób. Okej. To jest ta notatka pierwsza. Czyli tak, mamy tutaj parę informacji. Ostatnią notatkę Toma wyrzucimy. I odcinek ma 20 minut. Dlatego tak, widzowie, tutaj skończymy odcinek. Ja se pójdę spać. Przepraszam za to, że ten odcinek jest taki trochę chaotyczny, ale wiecie, no... Jest, ja to nagrywam akurat w dzień, kiedy są jeszcze lekcje. A sprawdzimy przy okazji, jak broń działa. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i będziecie chcieli więcej odcinków na moim kanale. I polecam wam zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.